Cześć wszystkim. Dzisiaj opowiem Wam o wykorzystaniu newsletterów w tradingu moim, szczególnie jeżeli chodzi o pump and dumpy, bo się dużo tutaj pytań pojawia u mnie na grupie czy pod filmami. Nie chciałbym, żeby tu jakieś mity powstały związane z newsletterem, albo żeby ktoś pomyślał, że to jest jakaś taka strategia grania, która jest bardzo prosta, albo coś, strategia grania, znaczy jakby sama to jest strategia grania. To zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o newslettery. Newslettery jakby w samej takiej nazwie, nie, jak wskazują, to jest mailing, nie? Wiele, wiele lat temu, szczególnie na rynku OTC, było od groma firm, które wysyłały do swoich baz newslettera. Może coś takiego, jakbyście znali z Wilka z Wall Street, nie? Że dzwoni sobie typek do jakichś takich amatorów i mówi: słuchaj, tu masz potencjał zysku, tania spółka, ble, 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 my za tym skosimy dużą prowizję. Podobnie wyglądało z newsletterami, które były wysyłane mailowo, szczególnie właśnie do rynku OTC, bo to na tym właśnie bazuje, na tym co mogliście zobaczyć w firmie Wilk z Wall Street. Mając dostęp, znaczy dostęp, będąc zapisanym w takich grupach newsletterowych, załóżmy, takiego maila dostawało 100 tysięcy osób. I teraz odpowiedni z nich procent zaczął skupować sobie akcje, bo o kurde, dostałem to poleci, nie? I zaczynali kupować. Ale ludzie świadomi tego, jak ten proceder wygląda, to tak naprawdę albo na samym starcie próbowali ładować się i jak kurs wzrastał, upychali, albo szukali możliwości grania na spadki. Czyli jak już całe te FOMO, ci wszyscy amatorzy się nakupią, to kurs automatycznie spadał, był offering, różnego rodzaju news, bankructwo, generalnie to były śmieciowe spółki. Można by to przyrównać do zasady działania piramidy finansowej. Ci, którzy są na samym początku, ci wszyscy jacyś gówniani liderzy, wciągają w to cały tłum tych pod sobą, oni kolejne, czyli wiecie, no, jak działa skamowa piramida finansowa. I zawsze ten, który jest na samym czubku, jakimś cudem zawsze wie, kiedy musi wyjść, kiedy projekt zaraz się zamknie, on zawsze jest nieposzkodowany. Ci, którzy są coraz niżej, aż do tych na samym dole, ci u góry mają jeszcze szansę coś zarobić, bo szybko w miarę wyciągną pieniądze, ci niżej coraz gorzej, a ci na samym dole no po prostu są zwykłymi już takimi typowymi dawcami kapitału, jak to przyrównać by do giełdy, czy do jakiegokolwiek, nazwijmy to w cudzysłowie, biznesu, bo oczywiście piramidy finansowe i tego typu działanie nie można nazwać biznesem. I tak mniej więcej to właśnie wygląda też z newsletterami, które są które były takie typowo mailowe. Zmieniają się czasy, zmieniają się technologia i newslettery już nie działają w tej formie. Może są tam jeszcze jakieś grupy, może jeszcze to jakoś działa, ale to już nie ma takiego impaktu na rynek. Ludzie się przerzucili teraz na trading roomy. Goście, którzy takie newslettery mogli kiedyś tworzyć, nie mówię, że te, z których ja teraz korzystam, ale przerzucili się na roomy. Trading roomy działają w podobnej formie. Wyobraźcie sobie, że macie, bo niestety, sorry, ale bądźmy szczerzy, wiele, wiele osób, które zaczyna grę na rynku, ja wrzucę swój jakiś wykres, wrzuci kilka osób, które na mojej grupie są, czy na Discordzie, jeżeli mamy swój propowy czat i pojawiają się nowi gracze. Niestety bardzo duża część osób nie ma swojego własnego toku rozumowania, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, tylko ja coś napiszę, czy inna osoba i oni kopiują to jeden do jeden, gdzie ja nawet nie muszę jeszcze otwierać pozycji w danej chwili, ja mówię, że zaczyna mnie coś interesować, bo pojawiają się ukryci sprzedający, coraz więcej sprzedaży, ale to nie jest miejsce jeszcze, gdzie może będę otwierał, bo mam swój pattern, pod który gram. W chatroomach jest podobnie. Jest guru, który zwykle pokazuje, albo ma kilka kont, albo jest dobrym traderem, bo też są chatroomy, które uważam za bardzo, jak to się mówi, prawilne i które, gdzie są dobrzy gracze po prostu. I jeżeli ktoś kopiuje tylko na zasadzie takiej, bo mój guru, szef roomu czy cokolwiek powiedział, kupuje, biorę longa i on to robi od razu, to znaczy, że no niestety, ale ta osoba nie ma strategii, jest no, kompletnie słaba raczej w tym, co robi. Próbuje naśladować to, co zrobił gość, tylko bez świadomości tego, że on wie, co gra, wie, gdzie chce wyjść, ma jakiś swój plan i zanim on powie, że już wyszedł,
to rynek może się nagle mocno odwrócić. I tak to działa w niektórych newsletterach, które pokazuję, które gdzieś tam zaznaczam, że gram pod newsletter czy nie. I teraz troszkę, żeby wyjaśnić, bo jest kilka różnego rodzaju newsletterów, które nazywają się trading roomami. Są te najgorszego typu, czyli mamy totalną spółkę o bardzo niskim obrocie, na której właściciel roomu kupi załóżmy 10 czy 20 czy 50 tysięcy akcji, po czym na tej spółce nic się nie dzieje, nie musi być żadnego newsa, kompletnie. Miała obrót na poziomie praktycznie zerowym czy kilku, czy może kilkunastu tysięcy akcji i nagle on powie, interesuje mnie ta spółka na long, bardzo ciekawa, nie wiadomo z jakiego powodu, bo w sumie nie ma newsa, nic nie ma, no ale on już wie, że dwa dni wcześniej sobie tam powolutku po 5-10 tysięcy akcji skupował, albo czasami tego samego dnia rano. I nagle wysyła tą informację załóżmy do 500, 1000, czy 10, czy 20 tysięcy osób, bo takiej wielkości są trading roomy niektóre. I wyobraźcie sobie, że wystarczy, aby 1, 2 czy 5% osób, które na takim trading roomie są, zaczęło kupować chociażby po 100 akcji, 500 akcji, a generalnie, co jest ciekawe, takie osoby początkujące bez pomysłu na granie, one nie kupują tak. One kupują 2000, 5000 akcji, nie? Nie zaczynają jakoś stabilnie się rozwijać, tylko od razu szerzej. No i za chwilę ta osoba mówi, wychodzę, że już wychodzę, czy wyszedłem z pozycji. I pomyślcie sobie, że tak, ona wzięła wcześniej 20 tysięcy akcji, powychodziła na tym, co jego trading room podbił. Za chwilę wrzuci, jakie to proste, jak to łatwo zarobiłem, przecież dałem sygnał, po chwili poszedł kurs, ja zarobiłem. A teraz cała ta rzesza ludzi wie, że tak naprawdę jest w dupie i zaczyna zamykać to na wyścigi w dół i kurs w wielu wypadkach spadnie bardzo szybko jeszcze niżej gdzieś zaczął. To jest jedna z opcji i to jest taka najbardziej perfidna. Druga opcja to jest taka, że mamy trading room, w którym jakby realnie gracz, właściciel roomu wchodzi tam, gdzie mówi. Nie bierze wcześniej, tylko wchodzi tam, gdzie mówi. Ale zauważcie, że zawsze też jest pewien pościsk tego, jak on powie, do ludzi trafia różnie. Do niektórych trafi to z opóźnieniem 1-2-sekundowym, jeżeli chodzi o przekaz wideo na trading roomach, do innych to jest po 10-12 sekundach. Więc mamy od kilku do kilkunastu sekund opóźnienie, gdzie dalej kopiujący te same trady, zanim zaczną to samo robić. I on w przeciągu tych 3-12 sekund w wielu wypadkach już zamyka pozycję, bo on bierze na skalpa 3-5 czy 20-centowego, który pójdzie świeca na jego roomie, on już wyjdzie, te inne osoby mają opóźnienie, więc zaczynają jeszcze wyżej kupować. Po chwili jak słyszą głos, że ja już zamknąłem, to zaczyna być laga w dół i spadek. I jak odpalicie sobie mój Twitter, czy jak wrzucam te recapy, troszkę ostatnio mniej, bo nagrywam dużo filmów, jeżeli chodzi o lekcje tej breedingowej, to mi czas zajmuje, ale zauważcie tą powtarzalność, kiedy mówię, że to był newsletter, że to była jedna czy dwie świece i szybki powrót. Z tym, że trzeba brać pod uwagę, że na wykresie to wygląda zupełnie inaczej jak na level 2 i wiele jest sytuacji, w których spółka na przykład na takim newsletterze zrobiła ruch z dolara, znaczy załóżmy z 2 dolarów o dolara, czyli do trójki i za chwilę wróciła, ale jest od groma sytuacji, w których to poszło z 2 dolarów, na 3 się nie zatrzymało, doszło do 4, 5, 7, 9, 13 i dopiero zaczęło wracać. I jeżeli ja czytam, czasami gdzieś tam dostaję jakieś od niektórych gości wiadomości prywatne, czy pod komentarze pod jakimiś filmami, czy na Twitterze, że to jest proste, że to jest easy, szczególnie jeżeli ktoś jeszcze na koncie demo to wszystko testuje, to sugeruję, odpalcie real i grajcie na początku chociażby to setką, żeby zobaczyć, to nie jest coś takiego, że newsletter mówi wchodzę i ja od razu buduję pozycję i jest powrót w dół. Tam wiele jest szejków, na których szczególnie początkujący gracze potrafią wyskoczyć, bo tak to działa, nie? W pump and dumpach generalnie timing jest kluczem. 90, jak nie więcej, procent spółek w przeciągu tej samej sesji, czasami 5 minut, czasami godziny, 2 czy 3, wraca do tego samego miejsca. Ale nie jest tak zawsze. Są przypadki, gdzie wolumen jest olbrzymi i newsletter jest tylko takim pewnym fragmentem, który blokuje ruch dalej w górę albo spowoduje, że jak osoba, właściciel tradingu ma nakręcić, nie wiem, załóżmy 500 traderów, którzy u niego siedzą i kopiują jego wejścia, to trochę minie, zanim kurs wróci do góry. Także To chciałem tak jakby przybliżyć, na czym sama tematyka newslettera wygląda. Ja pokażę jeszcze na wykresie, co jest interesujące i na co trzeba zwrócić uwagę czasami, bo na danej spółce nieraz bywa od groma
trading roomów, którzy rozgrywają to na longa czy na shorta. Ja mam też swoje trading roomy, ja nie będę wymieniał ich, bo moim zdaniem są dwie rzeczy. Ja jestem świadomy tego, co ja rozgrywam, a dużo osób szuka zbyt łatwych pieniędzy, bo widzę niestety, ale jak to w ostatnim czasie po komentarzach i po mailach, jakie dostaję, się zmienia trochę charakter ludzi, którzy się do mnie odzywają. To nie chciałbym nikogo obrażać, tylko ja mam świadomość, w jakiej formie piszą ludzie, którzy myślą, że wszystko jest proste, a w jakiej formie rozmawia się z osobami, które jednak trochę czasu i pracy poświęcają. Nie? Oni są osoby, które myślą, że dołączenie do na przykład mojego training roomu w propie to jest jakby już gwarant sukcesu, a to jest bzdura, bo wyniki przychodzą, ja pomijam jakieś tam krótkofalowe sukcesy, ja mówię o stabilności, nie? Że ktoś może za kilka lat powiedzieć, że dalej tu jest i traduje, to przychodzą z czasem, więc chciałbym, żeby jakby ten film troszkę uświadomił Wam, że newslettery są fajnym dodatkiem, bo dla mnie na przykład, jeżeli ja wiem, że określony trading room zaczyna brać longa, to ja ze swojego longa, którego miałem już wcześniej zbudowanego, wychodzę. Dlatego, że ja wiem, co on może spowodować, mimo że wolumen i dużo rzeczy mi wskazuje, że to jest mega potencjał na granie. Jeżeli znowu wiem, że inny trading room patrzy tam na longi, a ja na przykład myślałem nad shortem, to nie gram tego shorta, bo wiem, że to jest zbyt mocny team i zbyt duży wolumen mogą przynieść na zagranie i nie grają typowo pump and dumpowo, tylko często grają na ruchy zdecydowanie dłuższe. Więc to są rzeczy i dlatego nie chcę mówić o trading roomach z nazwy, poza jednym, z którego czasami się tam troszkę pośmieję, ale mimo wszystko szanuję. To nie wydaje mi się, żeby akurat kierunek dołączania do trading roomów dla osób, które zaczynają, był czymś, co jest na początek sensowne. Moim zdaniem warto korzystać z wiedzy, której jest, wrzucałem nagrania, więc takich nagrań jest od groma, gdzie możecie znaleźć porządną wiedzę poza moim kanałem. Natomiast dołączanie do trading roomów ma sens na nieco późniejszym etapie, gdzie jesteście świadomi tego, co gracie i coś może stanowić dodatek. I to ma sens. Ja natomiast pokażę jeszcze tutaj Wam przykładowe rozegranie na spółce Aker. I teraz spójrzcie sobie, całe to wybicie, które jest tutaj widoczne, ono przeszło w zasadzie do tego poziomu, bez udziału jakiejś większej grupy dużych roomów. Po odhalcie, czy już na tym etapie tu, zgumuję, żeby było widać, po odhalcie, odhalt był tu, zaczął się drugi etap, w którym jeden z takich większych newsletterów zaczął grać na longi. Na longi, a później każde zejście w dół mówił, że gram deep buy'a, czyli lekko spadło, kupuje niżej i będzie podbicie. Znowu spadło, kupuje, będzie podbicie. Znowu spadło, znowu kupuje, będzie podbicie. I nagle mówi, widzicie, jak mówiłem, że to wyjdzie w górę, poleci, dlatego deep buy'e, bo jest mega moc. Ale tu, znowu jak ja gram, bazując na tej breedingu, a o tym będzie w lekcjach tradingowych, to tu już u siebie na roomie mówiłem, że jest od groma po 5-0 w górę sprzedających, że każde podbicie jest mega gaszone i tam jest na bank dużo sprzedających. I dla mnie to był sygnał do fajnych pozycji na krótkie. I teraz zauważcie. Kurs przebił i w tym momencie gościu z jednego z newsletterów powiedział, dla mnie już jest koniec, na tej spółce nie gram. I co stało się dalej, nie? Z jakimiś lekkimi podbiciami, ale kurs spadł praktycznie do poziomu 4,10 z piątki. Czyli mamy dolar cofki. Gościu wyszedł bardzo szybko, bo on sobie wyszedł już na tym poziomie gdzieś, zarobił na tym wszystkich podbiciach, których grał, ale wychodząc, mówiąc, już mnie ta spółka nie interesuje, zostawił od groma takich, nazwijmy to, amatorów u siebie w roomie, którzy nie mieli pomysłu na to granie. Grali, bo on gra i nagle on mówi, ja kończę, no i co, ja jestem w dupie, nie wiem, co teraz zrobić. No to zaczynam chyba klepać, ale tu kurs lekko podbija, no to może jeszcze będzie nadzieja, niektórzy tak stwierdzili. Zaczyna spadać. No i to jest już, powiedzmy, zamykanie pozycji przez wszystkie te osoby, które na takich trading roomach sugerowały się swoim guru. Plus, oczywiście w tym trzeba liczyć osoby, które zaczynają grać na spadki, bo czekały, jak taki newsletter się wykończy, nie? Czyli ja na przykład czekałem na taką sytuację i pod to sobie grałem. Natomiast mieliśmy na tej spółce o tyle ciekawą sytuację, że była jeszcze druga grupa, czyli grupa mocnych gości, którzy grają na longi,
i mają bardzo dużą skuteczność. Zupełnie inny trading room. I oni mimo tego spadku cały czas mówili, że tu jest jeszcze potencjał na tak zwany trap i wyjście w górę. I finalnie zauważcie, jak im się to udało. I teraz dochodzi jeszcze trzecia rzecz, czyli spółki z historią pump and dumpów skamowe, czyli większość takich tanich, które wybicia jakieś naprawdę bullshitowe notki PR-owe wykorzystują tylko i wyłącznie do tego faktu, żeby zrobić offering, żeby pozbyć się swoich akcji. I dokładnie to zrobiły. Kurs to wybił wielu ludziom, wolumen jakiś tam wzrósł, ale to, co mówiłem wcześniej, że od groma było sprzedaży przy piątce i to właśnie później potwierdziło czemu. Kurs wybił powyżej piątki, szybko został zgaszony. Tu laga w dół, pojawia się news, że firma robi offering. I kurs wraca, offering po 3,5, kurs wraca tam, gdzie wystartował. I takich sytuacji jest od groma. Tak często kończą spółki pump and dumpowe. Tu macie przykład z dnia wcześniejszego, gdzie idealnie można by powiedzieć podobny schemat, większa luka. Lukę mieliśmy, jakieś tam zejścia, fale, znowu wiara, podbicie i nagle offering. Kurs 5,50, zjazd do poziomu nieco ponad 3 dolarów, czyli podobna sytuacja. I tak generalnie całą grupę, gdzie są normalni traderzy, są newslettery, są roomy, które grają na przykład longi, shorty i do tego dochodzi spółka, która w każdej chwili może, znaczy nie, że w każdej chwili, bo to trzeba też sobie sekwilingi przeglądać i mieć świadomość, która ma większe prawdopodobieństwo, która mniejsze, że może ogłosić i jak duże. I to też wymaga wiedzy i poświęcenia czasu, to nie jest coś takiego, że odpalisz sekwilingsa i wiesz po chwili, co się wydarzy. Natomiast jakby to chciałem, żeby Wam pokazało, że na jednej spółce, jednym rozegraniu może znajdować się bardzo dużo różnych grup i nie ma tu czegoś takiego jak zagranie pod strategię, pod newsletter, że to jest proste, bo ktoś, kto myśli, że zgasi cały ruch, może się po prostu mocno zdziwić, bo często jest jeszcze druga grupa, która już tam faktycznie gra na mocniejsze fundamenty newsa i ten newsletter pomiędzy, który był taki z pump and dumpa, to po prostu trochę zniszczył na chwilę kurs. I mogłoby się wydawać tak jak na tym Akerze, że za chwilę wszystko już wróci, mamy przepotężny wolumen, będzie wybicie tych 5,40 i lecimy wyżej, a nagle firma ogłasza offering. Bo cały plan, jaki na to miała, to właśnie to podbicie i później ogłaszamy offering. No i tyle mniej więcej. Chciałem, żeby Wam troszkę rozjaśnić, jak te newslettery działają, żebyście się gdzieś tam nie nacięli przypadkiem, myśląc, że to jest też takie zero-jedynkowe, jak jest newsletter na buy, to my bierzemy shorta, bo to tak nie zawsze jest. To trzeba poobserwować, popatrzeć, mieć świadomość, kto jakby uczestniczy w danym ruchu i dopiero wtedy podejmować pewne decyzje. I zupełnie inaczej gra się, obserwując to tylko na wykresie, zupełnie inaczej, gdy mamy level 2 i wiemy, jakie są czasami spready, ile jesteśmy size zmieścić. No i zupełnie inaczej, kiedy to jest już realne konto i no i tak naprawdę wtedy zobaczysz, patrząc na level 2, jakie masz możliwości, że to nie jest takie zawsze kolorowe, ale z drugiej strony, jak się już jest w miarę takim świadomym traderem, to dodaje dużo takiej wiedzy, gdzie są potencjalne punkty zwrotne. Nie muszą być w punkt, ale gdzie się budują, nie? Dobra, nic, wkrótce kolejne lekcje, jak będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie, do usłyszenia, cześć.